Hej, cześć, witajcie, z tej strony z Masło. A dzisiaj będziemy ulepszali mój retro komputer i zbudujemy sobie z niego retro stanowisko do gier. Ostatnio znowu naszła mnie chętka, żeby odpalić troszeczkę starych gier pokroju Lomaxa, Harry'ego Pottera czy trzeciego Need for Speeda. I z tego typu grami jest tak, że no, na współczesnych PC-tach czasami da się je odpalić, ale albo nie wyglądają tak dobrze jak na starych PC-tach, albo do kitu działają. Oczywiście, jasne, jak jakaś gra jest na gogu pokroju Dungeon Keepera, to można sobie zagrać albo kombinować z jakimś DOSBoxem czy innymi wirtualnymi maszynami. Ja jednak jestem purystą i w sumie jakiś to ma taki urok, jak można odpalić grę na sprzęcie, który faktycznie jest stary. Tak więc dzisiaj zrobimy sobie najpierw czyszczenie tej starej budy, dorzucimy parę modyfikacji do tego, co tutaj mamy, tak więc myślę, że będzie dość ciekawie. Kamil i widzowie, mam do was pytanie. W co byście zagrali na takim komputerze? Kamil, w co byś zagrał? No, Harry'ego Pottera oczywiście. Mój człowiek, a wy w co byście zagrali na takim? W pierwszej kolejności chciałbym tego dziadka porozbierać, żebyśmy mogli go sobie elegancko przeczyścić. Musimy się pozbyć tej bomby, ponieważ jest to zasilacz firmy, która niechlubnie zapisała się na kartach historii. Ale to muszę go wykręcić, żeby wam pokazać, co to jest. Najpierw musimy wyciągnąć oczywiście te karty. Bo jakby mi się moje voodoo biedne uszkodziło, moje voodoo 3, to bym bardzo płakał, bo już dzisiaj wołają za to niemałą kasę niestety. W ogóle ta stara obudowa, ona ma taki bardzo dziwny układ, że trzeba to odkręcić. O! Śmiesznie to wygląda, co? Teraz jeszcze odepniemy tylko kabelki. Tak, tu już nasz zasilacz jest odpięty, ale my sobie i tak wszystkie taśmy też poodpinamy, żeby móc sobie przeczyścić naszą płytę główną. Trochę czuję się, jakbym grał teraz w CS-a, rozbrajając, znaczy difuzując pakę. No jeszcze taki wredny nie chce wyleźć z tego kompa. Oddaj kabla. Wypuść mnie. To jest w ogóle takie leciutkie. Otóż, cóż to jest za zasilacz? Legendarny Codegen. I generalnie zasilacze tej firmy bardzo często smażyły różne stare komputery. Jakimś cudem w 2022 ten zasilacz dalej działa. No i generalnie plan jest taki, że może też przy odrobinie szczęścia uda nam się dołożyć tutaj też napęd 5.25 dyskietek, bo zawsze taki chciałem mieć w komputerze i w tym by było fajnie go mieć, jak już budujemy taką ultimate stację retro do gier. Muszę zobaczyć, czy w ogóle go tu mam gdzieś w studio i czy on działa, bo tak w sumie to nie wiem, więc sprawdzimy to potem. 15 minutes later. Wow. Ogólnie to nie jest sponsorowane, podesłali mi coś takiego ostatnio i to jest zamiast sprężonego powietrza albo kompresora, że nie mam miejsca na kompresor, to jak widać jest fajne, działa. Gdzie ja kurde dałem te napędy? 5.25? Zabij mnie, a nie wiem. No niestety napęd 5.25 został w Pyskowicach, więc innym razem go sobie dorzucę, ale teraz sobie wrzucimy zasilacz. Mamy tutaj taki, który sobie wybrałem. Jest to Pure Power od Be Quieta, 300 W, bardzo podstawowy zasilacz, 80 plus brąz. No myślę, że posłuży w tym kompie ładnych parę lat, bo pewnie obciążenie będzie na poziomie, nie wiem, 100 W czy coś, więc... Jak ktoś z was by chciał do retro PC-ta, to wam zostawię link w opisie do takiego zasilaczka. Ten zasilacz jest fajny, bo akurat tutaj to złącze, które mamy duże do zasilania naszej płyty głównej, ono jest rozdzielane. W niektórych nowszych zasilaczach już to mamy jedno scalone, więc może nam się to nie zmieścić do naszej retro płyty głównej. Jeśli chodzi w ogóle o kable zasilające, mamy już szereg tych nowszych SATA, ale mamy też dwa zwykłe Molexy i nawet tutaj jeszcze rozdzielenie na tego do flopa, więc to jest też już w sumie trochę ewenement. Do tego ja mam jeszcze takie przejściówki, które są z normalnych Molexów na zasilanie flopa i też mam parę przejściówek z SATA na stare Molexy, więc to nam się pewnie przyda dziś. I cyk, wędruje nam nowy zasilacz. Spokój ducha najważniejszy, nie? Ja cię kręcę, ale już zapomniałem, jak Molexy się czasami źle wpinało. Okej, weszło. I cyk, wypniemy sobie dysk. Hop. I wepniemy sobie jeszcze naszego flopa. Standardowo w tym kompie mamy
CD-ROMa, mamy flopa i mamy dysk. Dysk jest 40-gigabajtowy od Samsunga. HDD jeszcze na złącze IDE. Jest on już troszeczkę wolny, dlatego pomyślałem, że na system wykorzystamy sobie kartę Compact Flash i taką oto fajną przejściówkę. Generalnie to jest bardzo fajne rozwiązanie, takich adapterów są różne rodzaje. Ja bardzo często do starych laptopów czy PC-tów właśnie używam takiej karty Compact Flash, bo to jest trochę tak, jakbyśmy mieli SSD-ka, można powiedzieć, w naszym retro PC-cie. Czas losowego dostępu do pliku jest bardzo niski na takich kartach. Można też nawet korzystać z kart SD, zwykłych takich, jakie mamy, nie wiem, w aparatach na przykład. Ja lubię rozwiązanie Compact Flasha i to jest super, bo możemy sobie nagrać na to system i mamy tutaj prostą opcję, żeby sobie taką kartę włożyć do naszego kompa, odpalić go, potem wyciągnąć, podłączyć do naszego normalnego peceta nowego przez USB i możemy sobie, nie wiem, dograć jakieś sterowniki, pliki, gry i tak dalej, więc to jest naprawdę super opcja. Tutaj mamy w ogóle taką zworkę, jeżeli ona jest zwarta, to wtedy nasza karta CF jest widziana jako master w naszym systemie. I mamy tutaj także zasilanie przez flopa. Akurat szkoda, że to nie jest na Molexa, no ale tak też przeżyjemy, mamy przejściówki, to damy radę. Natomiast jeżeli chodzi o bazę naszego PC-ta, to mamy procesor Celerona 1 GHz, czyli całkiem spoko. Tutaj mamy dwie kości SDRAM o łącznej pojemności 256 MB. W ogóle ktoś słusznie mi zwrócił uwagę przy filmie z Voodoo 3, że ja powiedziałem, że tu jest dual channel na tej płycie i nie, nie ma. To jeszcze nie są te czasy, kiedy był dual channel, więc mamy dwie kości, ale one działają jakby w jednym kanale, tak czy siak. Ale bardzo fajne w tej płycie głównej jest to, że mamy już dwa złącza USB, a także zintegrowany kontroler Ethernetowy, czyli możemy sobie doinstalować drivery pod Windowsem 9.8 i na przykład przez albo Ethernet, albo przez USB przerzucać pliki na tego starego peceta, więc to jest bardzo wygodne. Witamy w przejściówkowym piekle. Przejściówka do przejściówki do przejściówki. Mogli więcej tych Molexów dać w tym zasilaczu. Znaczy no, co ja mówię, no. Tylko ja jestem jakiś taki z masło, co sobie wymyślił, że no, budujemy retro komputer z 9.8 i narzeka, że mało Molexów. Spoko, sam bekę z siebie cisnę. Dobrze, będzie działać, będzie działać. Takie małe pierdołki trzeba podpinać. HDD LED, Power LED, Reset Switch. To będzie tu. Podłączamy IDE do naszego flopa. Siup. Tak, i tutaj sobie wypniemy jeszcze jedno IDE, ale to musimy zrobić i tak, tak. Aha, jeszcze jakbym go dobrze chciał wpiąć, to by było mi prościej. O, widzisz. Jak rękomodłem. Dzięki, panie lekarz. Niestety, stare obudowy nie miały zbyt dobrego cable managementu przekminionego. Cyk, pyk, myk. No, teraz elegancko, mój drogi. No i ostatni upgrade, którego bardzo mi brakowało, karta dźwiękowa. Ja mam tutaj do dyspozycji dwie do wyboru, obydwie Sound Blastery. Ta większa to jest w ogóle Audigy 2, jedna z najlepszych kart Sound Blastera, jaka była dostępna pod mniej więcej erę Windowsa 98. Albo mamy tego troszeczkę mniejszego Sound Blastera i powiem Wam tak, ja się zdecyduję na tego Sound Blastera z dwóch powodów. Po pierwsze, różnica w dźwięku na głośnikach tak naprawdę nie będzie słyszalna, tylko w przypadku słuchawek byłaby tak naprawdę odczuwalna, to jest jedna rzecz. A druga rzecz jest taka, że ta karta dźwiękowa ma tak zwany game port, czyli taki port, do którego można było podłączyć stary joystick czy kierownicę. A niewykluczone, że będę chciał z tego skorzystać. Ta nowsza, lepsza karta zamiast tego ma FireWire, z którego na pewno nigdy nie skorzystam. To ją bym sobie wrzucił nawet do tego slotu. Tu sobie zrobimy przerwę, to będzie RS. A tego Compact Flasha w ogóle damy na sam dół. O, to będzie spoko. Tu mamy jeszcze taki kabelek audio z CD-ROMu. Jeżeli mamy jakieś starsze gry, które bezpośrednio z CD-ROMu wczytywały muzykę, to musimy to wpiąć do naszej karty dźwiękowej. I tu mamy akurat fajnie na Sound Blasterze opisane, CD-IN. No i sobie wpinamy, siup, cyk, gotowe. Dobra, słuchajcie, no to kable powpinane. Udało mi się to nawet jakoś tu w miarę okiełznać, chociaż, no jak mówiłem, te starsze obudowy no nie miały za bardzo opcji do poprowadzenia ładnie kabli, ale myślę, że jak na standardy lat, powiedzmy końcówki 90., to
Jest okej, jest to akceptowalne. I tak nie będzie tu zresztą nic z tego widać. No i tutaj właśnie z tyłu mamy kartę Compact Flash. Cyk, możemy sobie bardzo prosto, szybko wyciągnąć. Francja, elegancja. No to co? Podłączamy tą bestię, instalujemy Windowsa, jakieś gierki, nie? Dobra, to robimy pierwsze odpalenie. Dobra. Och, i ten wentylator, który chodzi na 100%. Jest! Mamy post. Czy mamy obydwa nasze dyski? Tak, mamy. Mamy Samsungowy nasz dysk i mamy naszą kartę Compact Flash, która jest w ogóle IDE Primary Master, czyli bardzo dobrze nam się nawet ustawiło, czyli dobrze wpiłem w ogóle taśmy, więc teoretycznie Windows nam się powinien zainstalować na karcie CF, ale w sumie dla bezpieczeństwa ja chyba odłączę w ogóle ten dysk Samsunga na czas instalacji, żeby nam się coś tam nie pokićkało, bo to wiecie, instalator Windowsa generalnie. W ogóle ostatnio udało mi się kupić za dwie dychy kompletnego Windowsa 9.8 wydanie drugie. No i takiego sobie też zainstalujemy. No to wrzucamy płytę z Windowsem do napędu. Z racji tego, że ten komputer jest stosunkowo nowoczesny jak na swoje czasy, to on będzie prawdopodobnie w stanie zbootować się bezpośrednio z CD-ROMa. To się też właśnie stało. Wybierzemy sobie boot from CD-ROM. I uruchom instalator z dysku CD. Z racji tego, że moja karta Compact Flash była już wcześniej sformatowana, no to nie powinno być problemu. W sumie to nie wiem, co jest głośniejsze, wentylator procesora czy ten napęd CD. Ok, no i tu mamy już nasz standardowy instalator systemu Windows 9.8. No i to akurat nie ma nic nadzwyczajnego, klasyczna instalacja 9.8, którą już też w sumie wielokrotnie na kanale gdzieś tam pokazywałem. Jak widać, Windows zainstalowany, więc muszę jeszcze tylko dograć drivery, zainstalować gierki i możemy lecieć z prezentacją. W ogóle chciałem bardzo podziękować WPM-owi za to, że pożyczył mi takie zarąbiste, retro, pożółkłe głośniczki. Szukałem takich, żeby kupić, a Marcel mi takie zapodał, więc będzie dobre audio. Yeah. Co byś posłuchał na takich głośnikach? O chłopie, jakiś, nie wiem, Waka Maka Phone Freestyler? Więc mamy już zainstalowane drivery do naszego Sound Blastera Live i Winampa i wszystko działa. Można słuchać bangerów. Nawet nieźle grają te głośniczki jak na tyle lat. Oh yeah, i to w stereo. Będę robił teraz kopię, jak już mamy wszystkie sterowniki zainstalowane, zrobię sobie cały obraz tej karty, nazwiemy go sobie Retro. No i mi się robi kopia zapasowa, to potrwa niecałe 2 minutki, bo karta Compact Flash jest stosunkowo szybka, więc elegancko i będziemy mieli pełną kopię zapasową. To zaczniemy od czegoś kultowego, może od LEGO Racers. Kamil, grałeś w LEGO Racers, nie? Pewnie, no. Jeszcze niedawno. O kurde, ta pokazówka. Oh yeah. LEGO Racers generalnie to jest taki Super Mario Kart, można powiedzieć, tylko dodatkowo można było sobie budować swojego hipka, można było budować sobie samochody dowolne i oczywiście można było się ścigać po różnych trasach. O, pamiętam tą z tymi piratami. A i ta kosmiczna była. O, dawaj tą z piramidami. No i możemy sobie wziąć swój samochód, albo możemy tutaj jakiś wziąć inny. I jak tu się tych power-upów używało? Którym? Spacją. Spacją? Oj, patrzcie, mam na przykład kulę armatnią. Nie, nie. Enterem chyba. No, o, ale dostał. O, i tymi białymi klockami się robiło jakby ulepszenie potem? Tego, co się ma? A tam był secret. Tak? I tu? Tak? Tak. O kurde, to nie wiedziałem, że tu było coś takiego. O, nitro się przydało. Teraz sobie odpalimy Lomaxa, jedną z moich ulubionych gier z dzieciństwa. Super Platformer. O chłopie, to jest to. Z tą grą generalnie jest problem. Ona była fantastyczna, bo mogliśmy się tak obracać, zadawaliśmy damage. I mogliśmy też jeszcze rzucać takim czymś i mieliśmy dodatkowe umiejętności. I z tą grą jest taki problem, że jej się nie da teraz już nigdzie oficjalnie kupić. Nie ma jej w ogóle w żadnej dystrybucji cyfrowej. I z
tego co się orientuję, to chyba prawa do niej ma teraz Sony technicznie. I w sumie fajnie byłoby kiedyś wykupić te prawa i wrócić tą grę do cyfrowej dystrybucji, żeby można było w nią grać, bo jest naprawdę super. No jest piękna grafika i słuchaj tych bangerów na przykład. Widzowie, dajcie znać, kiedy robimy speedruna z Lomaxa. Teraz będzie Harry Potter. Ogólnie Harry Potter jest już trochę dość nową grą, bo jest chyba z 2001 roku, z tego co się orientuję. I tak na tym kompie chodzi tak sobie. Na 640x480. Kiedyś to było, teraz to nie ma. No właśnie. Kiedyś to były gry, teraz nie ma gier. Jakieś Robloxy. O, i tu właśnie był ten taki fragment, że tu już była taka creepy muzyczka się robiła. Generalnie tutaj z Harrym Potterem jest taka historia, że jak byłem mały i pierwszy raz byłem w tym momencie, tam się przechodzi przez te drzwi i tam wyłażą takie gnomy i cię obłażą. I jak pierwszy raz to zobaczyłem, to się w ogóle popłakałem, potem tata mnie musiał to przechodzić. I byłeś bohaterem, jak przechodziłeś mi gnomy? Tak. Kominka wyłaziły, zdaje się. No, gdzieś tam coś takiego było. Widzicie, tak się walczy z traumą. Teraz jestem już duży i sobie poradzę. O. Widzicie? Takie straszne te gnomy były. I one jeszcze tak wrzeszczały i tu biegają, zaraz wam pokażę. O, widzisz? Ej, i to w ogóle... Patrz, to jest nawet teraz trudne, bo... Wiesz, jak ci to przycina? Kurde. O, jeszcze na nich się ten celownik tak źle pokazuje. I co, gnomy, teraz tu wy leżycie. Leszcze? Tak mi się coś kojarzy. 102 dalmatyńczyki. Tą grę pamiętam, że chyba kuzyn mi kiedyś dał. Się wybierało poziomy i zbierało się kości i ratowało się pieski. Adekwatna gra, żeby grać w nią jak się ma 25 lat. I chodzi się piesem, nie wiem jak on się nazywał. O, i się zbierało kości i można było się zmienić w takiego bezłatek pieska. Właśnie nie wiem do dzisiaj co to dawało, ale tu się latało, można było na przykład robić szczek, można było wąchać i wtedy się znajdźki znajdowało i można było się tak turlać i trzeba było tego pokonać na przykład. O, i one nam dawały wtedy kości. Co on taki? Ile on z tych bazuki strzela, chłopie? Proszę państwa, ale nie ma retro komputera bez Kolina dwójki. Czajesz, jakby ktoś taką nutę zapodał dzisiaj na koncercie i tak, wiesz, tysiące ludzi. To menu na dzisiejsze czasy wygląda tak ultra nowocześnie. Bo teraz jest moda właśnie na takie płaskie wszystko. I ten, o, i był tak, Ford Focus, było Evo, Corolla, Subaru, Peugeot i Seat. Mi się chyba Focus najbardziej z Colinem kojarzył. W ogóle bardzo szybko się ładuje ten Colin. Jeden. Oh yeah. No cóż, to jest bardzo dobre wspomnienie retro, bo no, gry się czasami po prostu zawieszały, no. No, to tak generalnie wyglądał Colin dwójka, tylko był taki bardziej płynny, można powiedzieć. No nie wiem, zawiesił się na amen. No nie wiem, może teraz się nie zatnie na innej mapce. O. No i teraz to chodzi. Pochwaliłem. Ale jak działa, to działa dobrze. A teraz słuchajcie, damy Hokus Pokus, Różową Panterę. To była taka przygodówka point and click i była dość trudna. O tak. Był chłopiec,
mający do magii zacięcie, zaś czarowanie to trudne zajęcie. Na dole rodzice przyjęcie robili, wystawną kolacją gości bawili. Ale mnie zakręciło, co się tu działo? Tak, i tu można było do tego pana iść. No i to była taka przygodówka point and click i się robiło różne tam zagadki i trzeba było tam znaleźć tą księgę chyba, czy coś. Chyba dekorator wnętrz miał ostrą jazdę na stomatologiczny klimacik. Czym jesteś? Jestem różową panterą. Jesteś zwierzątkiem domowym? Być może moja córka chce ciebie mieć. Dla kontrastu odpalimy sobie jakąś wyścigówkę. Midtown Madness 2. Grę, którą ostatnio próbowałem odpalić na moim kompie. I dostałem komunikat, że 3090 jest za słabą kartą. 800 na 600 powinno chyba dać radę. O, i tu były różne takie samochody. Mustang, taki był. O, autobusem można było jeździć. Pamiętam, że jako dziecko bardzo mnie to jarało. W ogóle w tą grę kiedyś grałem u kuzyna i nie wiedziałem, jak się nazywa i nie miałem jej na swoim komputerze, a bardzo chciałem i można było jeździć właśnie autobusem piętrowym i to było dla mnie takie, co tu za gra, można autobusem jeździć, super. I ciężarówką. To były potem jakieś samochody, które się odblokowywało. Mini był. O, i był Volkswagen New Beetle i to było takie, mi się bardzo przynajmniej kojarzy z Midtown Madness ten New Beetle. O, no i to chodzi, kurczę, elegancko na 800 na 600, a nie tam jakaś Voodoo 3, widzicie, a nie jakaś tam 3090. Oh yeah. o nie, co stary, o nie, nie trafiłem. No cóż. Słuchajcie, żeby nie było, że nie pokazuję, Quake 1 z glidem działa wyśmienicie wręcz. Elegancko, bardzo płynnie. Kurde. Tak to w Quake'a można grać, proszę Państwa. Elegancko to śmiga. O, to jest prawdziwa gra dzieciństwa z tymi bangerami. Oh yeah. Co my tu mamy? Ja bym się przejechał... Może... Countach? O. Tak. Na Voodoo Need for Speed 3 działa bardzo dobrze i wygląda też fantastycznie. No, akurat Need for Speed'a to już kiedyś wam pokazywałem przy okazji filmu z Voodoo, że działa bardzo fajnie i korzysta z glida. I wygląda przez to o wiele ładniej niż na innych kartach. Taką ładną mgłę ma w ogóle i... rozmyte tekstury, fajne. Sound Blaster też oddaje w tej grze, jak słychać. I też sporą zaletą takiego komputera jest to, że gry z epoki DOS-a też działają dobrze. Działa dźwięk, jak słyszycie. Tak, bo mamy normalnie Sound Blastera, więc nawet stare gry z epoki DOS-a będą działać i będą miały fajne audio. Tak, no i oczywiście Dungeon Keeper. Tak, Dungeon Keeper jest super, bo mamy taki swój loch i sobie go rozbudowujemy i mamy takie chochliki, które dla nas pracują i zbieramy sobie skarby i walczymy potem z innymi potworami i można też nawet... O, można gdzieś tego naszego ludzika... O, nawet zobaczcie, można z pierwszej osoby chodzić takim chochlikiem. I to wygląda wtedy trochę jak Minecraft w ogóle. Można sobie chodzić po swoim lochu i go zwiedzać. No, tak więc retro PC skompletowany. Ja jestem bardzo zadowolony z tego, jak działa. Oczywiście gier wszystkich nie zdążę wam pokazać, bo byśmy tutaj siedzieli do jutra. Ale fajne jest to, że stare gry działają bardzo dobrze, fajne jest to, że udało mi się ogarnąć Sound Blastera, że sterowniki działają i pod Windowsem, i w grach DOS-owych, więc to mnie bardzo cieszy i mam nadzieję, że ten komputer zapewni mi dużo fajnych wrażeń, no i ja jestem z tego sprzętu zadowolony. Dajcie znać, co wy myślicie o takim retro setupie, a może i wy macie jakiś stary laptop albo komputer, na którym czasami odpalacie jakieś retro gierki. Komentarze są wasze. Do zobaczenia w kolejnych filmach. Na razie. Bye!